I tam w kolejnym filmiku, ja już w zasadzie mówiłam odnośnie pierwszych wrażeń z jednego zapachu, to się mówi, nie wiem, cukierka, cukierka, nie wiem. Jest to marka ukraińska, że tak powiem, o której się w ogóle dowiedziałam, cokolwiek mi tam mignęło i po prostu przejrzałam, gdzie one są dostępne, jakie zapachy są dostępne i tak dalej u Anecznik. Tam była mowa o... Noce gwiaździste, ja ją dodałam, miałam ją w koszyku, ale przyglądałam inne zapachy i po prostu <gry> zniknęła mi z koszyka Zzywam się na kilka innych, które były wówczas dostępne, które w mniejszym bądź większym stopniu zaintrygowały mnie pod kątem nut I teraz było tam zapytanie właśnie z tych czterech, bo w sumie pięć flakoników, z czego jeden zapach w podwójnej ilości celowo zakupiony, także zapachowo cztery Tam już były pierwsze wrażenia odnośnie tego zapachu z efektem truskawki, takim sobie w wydaniu Natomiast potem doszły kolejne testy tego zapaku z taką trochę drzewnością, efekt trochę takiej rekonstrukcji odły typu karmelowe lasy i tym podobne, ale tak mniej słodziej, tego typu klimaty. Ja w tych nazwach tutaj się w ogóle totalnie nie odnajdę. Nie pamiętam tych nazw polskich w zasadzie. Te opakowania to wszystko i kartoniki, i te flakoniki są tak popisywane, że się w tym w ogóle nie łapię. W sensie tylko powąchawszy, a to mizery, ja wiem, co jest czym, tak naprawdę. I niektóre mam w postaci takiej, czyli 20 ml, a niektóre mam w postaci takiej, czyli 15 ml. W tym momencie chyba wszystkie są w ogóle już niedostępne, ale z tego co wiem, jak rozmawiałam z Makeup.pl, bo to są zapachy tam dostępne. To nie jest zresztą jedyna marka ukraińska tam dostępna. Ja się skusiłam na pewien inny zapach, który ma w sobie whisky, proks, strzelniczy, ale to z droższych zapachów. W ogóle powiem tak, ja kiedyś bardzo często mocno śledziłam Makeup.pl i tam pojawiało się bardzo dużo różnych takich marek. I niszowych, ale też w ogóle takich marek w ogóle totalnie mało znanych Natomiast ja się w pewnym momencie odczepiłam, odstosunkowałam się od tego Dlatego, że różne skutki tego były I jakby są takie momenty, że w pewnym momencie człowiek bardziej chce już kupować Tylko tego, czego jest to sprawdzone Dlatego, że ja poznaję ogrom zapachów codziennie To są po prostu setki, tysiące zapachów Cały czas nowe i nowe nowe Zapachy znane, nieznane, mało znane, wycofane, mainstream, nisza, unikaty, nisza niedostępna w Polsce, zapachy limitowane, zapachy polskich twórców niezależnych, z różnych konkursów perfumowych itd., itd. Także różne zapachy docierają do mnie i tak naprawdę po prostu. Człowiek, poznawszy już taki ogrom zapachu, to są po prostu lata perfumoholizmu, to po prostu człowiek już jest bardzo nastawiony, wie, co będzie jakościowe, co będzie unikalne, co w ogóle ma ręce i nogi, co warto nawet zostawić pod kątem łączenia z czymś, po prostu to widzi i od razu widzi potencjał bądź totalny brak potencjału zapachów. Z tych czterech zapachów, tam było zapytanie, które oceniłabym pozytywnie, wydaje mi się, że tak naprawdę yy, w każdym zapachu coś bym tam pozytywnego znalazła, poza tym pierwszym. Ta truskawkowość, a faktycznie jak się wącha bardziej po skręceniu tej buteleczki, bardziej taka arbuzowość, ale jednak po rozpyleniu bardziej truskawkowość, ona jest taka, nie miś nastolatkowa, ale taka po prostu to nie ma nic z prawdy, owocu, ogrodu, takie bardziej jakieś, nie wiem... Jakieś takie truskawkowości, na zasadzie jakiś lizak, może cukierek, nie, No, jakieś tego typu klimaty. jeszcze rzeczywiście będę sobie odświeżała. Natomiast inny zapach w postaci tej 20 mitrowej to będzie chyba ten. To już muszę powiedzieć, że początek jest w ogóle taki dosyć męskawy. Testowałam, ja testował też Darek. I ten jeszcze ten drzewny z szafranem też testowałam ja i Darek. I ja, ja tutaj sięgnę, bo muszę pokazać. Ten zapach. Y a jak w ogóle go namierzyć? Ja może yy, screen mojego zamówienia dam jako miniaturkę i będzie można zobaczyć jakie to były te polskie nazwy. I wtedy jak sprawdzamy, yy, bo one nawet niedostępne jakby są wyszerzone na make-up, ale może sprawdzić nuty, to zapach, który ma truskawka, arbuz, to właśnie ten tak średnio ocenione. Zapach, który ma yy, tam jakieś drzewko iglaste, szafran to właśnie, a wiem, jak się nazywał, orientalne, chyba coś takiego. On w ogóle nie jest dla mnie orientalny, za co nią powiem, ale jest zapach, po którym się tego nie spodziewałam. Początek ma męskawy, potem idzie w dobrą stronę. I to jest właśnie ten, który mam w postaci 20 ml. I to jest zapach, który w nutach w pewnym momencie miałbym na nią paczule, a będzie go można łatwo namierzyć pod kątem tego, jak się właśnie, jak będzie to, ta miniaturka, właśnie. Te nazwy, cztery, to będzie łatwo dopasować, który jest który, bo łatwo będzie odrzucić ten truskawka, odrzucić ten, który ma szafran i właśnie szukać tego z paczulą. Dlaczego wyjątkowe? Dlatego, że po czasie jest niesamowicie bliźniaczy do tego fenomenalnego unikatu Mikalew Akowa. Taki właśnie rodzaj paczuli z taką głębią emocjonalnością, wilgocią, Taka paczula yy, w takiej wilgoci nadmorskiej, wilgoci murów. No, po prostu piękny to zapach i pod tym kontynentem. Natomiast w ogóle ta buteleczka, coś cały czas to tu mizerię, jest mokry. Jest jakaś wadliwa. Natomiast no, ja nawet się nie będę bawiła w reklamację. Muszę ją tylko trzymać pionowo, ponieważ nawet nie ma, żeby to wymienili, a nie chcę tego oddawać, bo nie wiadomo kiedy będzie. Niby mają być dostawa. Tam jest dużo też innych zapachów. Jeżeli ktoś poznał coś innego, to koniecznie dajcie znać. Yy, ale wracając do kwestii orientalne przyprawy to będzie chyba ten flakonik ja ukraińskiego nie znam także w ogóle tutaj nie rozczytam właśnie szkoda, że nie było jednak jakichś takich dopisków polskich jednak jako make up mogłaby coś dołączyć do tych opakowań skoro już ustalone ma i ma na stronie te nazwy polskie, no trudno więc ten zapach wcale nie jest orientalny, wcale nie jest przyprawowy i to jest taka aura Klimatu bakarat, ale mniej słodko Bardziej surowo, bardziej drzewnie, przez co lepiej I oczywiście z czego wynikają te wszystkie podobieństwa To jest bardzo często efekt takich karmelowych, słodkich lasów To jest kwestia, na przykład, jak już ustaliłam po czasie To też z perfumiarzem ehm, Wiem, że rekonstrukcja jodły potrafi dawać taki efekt I to już w różnych zapachach można zauważyć I to wszystko głównie na tym pewnie bazuje Czyli tak właśnie składnik się układa i właśnie często, jak już widzimy Jakieś nutę słodszą I jakieś takie jodły, niejodły i szafran To właśnie robi się taki efekt Ale jest lepiej, bo nie jest tak słodko Nie jest skropowato, ale jest dosyć surowiej Także Nazwa kompletnie nie pasuje do wrażeń To taki klimat bakaratu w tej swojej drzewności I ograniczeniu słodyczy, który też Można było właśnie sprawdzić Skóra damska kontra skóra męska Oraz zapach, który ja mam w podwójnej ilości I to jest Bukiet, tak się to chyba nazywało. I ja się skusiłam od razu na większą ilość z jakiego względu? dlatego że widziałam, jak te zapachy znikają, widziałam, jak mi zniknęła gwiazdista nos, i wiedziałam, że to są w sumie i tak małe ilości. Wiedziałam, że to są yy, takie nuty, że jeżeli mi się spodoba, to lepiej, żebym już miała wrażenie. Zresztą, że mówię, to wszystko tam znikało. I czy ja jestem zadowolona? Yy, powiem tak. Ten zapach y, początek ma taki owocowy strony pożyczkowości, Tam są chyba liście w ale tak bardziej jednak owocowo. Dosyć się potem trochę wysładzało. Tak sobie, natomiast to, co się stało po czasie, po długim czasie nagle zaczęła do mnie docierać aura, którą byłam zdziwiona, to faktycznie z tego zapachu, w tym określonym miejscu na skórze zrobiła się troszeczkę bardziej świeżo, bardziej aromatycznie i bardziej tak efekt, tych właśnie jednak y, takiej aromatyczności. Z zielenią tej owocowości, jakby zagrały te liście po rzeczki. Więc jeszcze się bukiet będę powtarzała, te orientalne będę powtarzała. Ten zapach, którego nazwy nie pamiętam, ale właśnie ten z paczulą, z wilgocią i właśnie efektem akowym, ale jednak jest to unikat mikalefa i ja mam ten flakonic ja go tam, ale... ale to się w końcu skończy. Także ten zapach, jako taki budżetowy, mikalef akowa, myślę, że. Bardzo dobrze, tylko początek jest taki dosyć męski, ale bardzo szybko idzie to w stronę I to w taki konkretnie identyczny udział, ujęcie paczuli, yy, takie bardzo charakterystyczne. I ja pamiętam, jak poznałam akowę i kalefa w quality, to było dla mnie niesamowite, jaką wilgoć dał ten zapach, jaką taką przestrzeń i taką wilkość nadmorską. To nie chodzi o. To właśnie nadmorskie, no ty tylko wilgoć tej przestrzeni tej aury. I to było wakowe i to jest właśnie w tym zapachu cukierka cukierka. Także trzy nazwy pamiętam, bo wiem, że tam to się nazywa coś sweet. Ten z truskawką. Natomiast te orientalne to ten właśnie tak bardziej surowsza kwestia bakaratu. Nieorientalny to zapach raczej bardziej drzewność. Jednak z taką słodyczą bakarytą, aż taką. Bukiet po czasie lepiej jest obiecująco, więc jeszcze będę sprawdzała. Z tym to właśnie się użyło po czasie, natomiast ten czwarty zapach, którego nazwy nie pamiętam, ale obiecuję ustalić nazwę i dać je na dlatego że to jest perełka. Tylko ten początek męskawy trochę mniej, ale mówię, to tak właśnie na męską skórę też wtedy pasuje i zwłaszcza pod kątem tego początku, który jest bardzo silny. W ogóle ten rodzaj paczuli z Akowa Mikalef to jest taki wydźwięk, w ogóle aura zapachu uniseksowa i świetna, emocjonalna i na skórę damską, i na skórę męską. Piękny zapach, perełka paczulowa. Nie wiem, jakie tam są jeszcze nuty w tym zapachu, ale zagrała głównie ta aura. Także na te cztery zapachy najmocniej, najlepiej bym oceniła właśnie ten zapach w stylu Akowy. Ten, tak myślę, na równi potencjał tych dwóch zapachów orientalne i właśnie ten, który. bukiet, albo czasie. Natomiast totalnie niekorzystnie bym oceniła te truskawki. Znaczy, to jest taki zapach, no nie wiem, no takie trochę klimaty jakiś owocowych eskad, ale takich tych aktualnych. A ja jednak wolę ujęcia owocowych eskad z dawnych lat, które były zupełnie inne, pomysłowe. I nie były takie po prostu owocowo-mainstreamowe. Także dziękuję, pozdrawiam. Mój obraz mi już ciemnił, także zaraz mi panie telefon pewnie, ale przypomniał mi się, że te flakoniki, mówię o tej szacie 15 mitrowych flakoników, one im przypominają pewną markę niszową, która nie wiem, czy to mi się zdobstana w Polsce, ale swego czasu była chyba tylko w Anglii. Tokyo Milk. Coś, coś mi tak się kojarzy, kołacze, że to był taki trochę taka estetyka, no, taka. Bardzo minimalistyczna, prosta, jeżeli chodzi o flakoniki A jeżeli chodzi o ten inny ukraiński zapach, proch, whisky, to niedługo opowiem A w ogóle daję sobie znać, że coś się udało poznać z tej marki, bądź z tej Sisters Aroma, chyba tak Sisters Ja się tam skusiłam bodajże na 31, no właśnie ten proch, e, whisky te nudy Bo to są takie ciągłe poszukiwania prochu i chyba najwięcej może prochu czułam w sumie w tym Fuegia Beagle, nie wiem czy już wymawiam. Są takie dosyć yy, póki co, tak lekko owocne poszukiwania. No Trochę może w tym boforcie, jednym trochę może w tym balistik 9 mm, i trochę w czymś tam jeszcze, ale już mi to zamknęło. Ale to jest stosunkowo rzadki motyw, ale intrygujący Myślę, że głównie taki, taka aura w połączeniu z czymś jeszcze, yy, właśnie bardziej na skórę męską, jako takie właśnie ciekawe motywy na skórę męską. Jak mówiłam, dym jest ciekawym motywem na skórę męską, drzewności, lasy, generalnie takie zielono-drzewności, mrok i właśnie takie, takie ujęcia paczuli, właśnie jak w Mikalew Akowa zdecydowanie też. Ja jestem daleka od tego, żeby na skórę męską dawać jakieś takie pospolitokolońskie zapachy, bądź też skórzano-słodkie. Myślę, też w ogóle jakieś takie z mainstreamowym ujęciem słodyczy na skórę męską. Na nie. Drzewność. Myślę, że to jest taki najlepszy, najbardziej jakościowy, szlachetny motyw na skórę męską. A z tych czterech zapachów cukierka cukierka to właśnie ten jeden, ten paczulą jest właśnie na skórę męską, reszta w ogóle według mnie nie. Natomiast raczej praktycznie nie, bądź ewentualnie jeden zapach jeszcze tak trochę. Yy, bo może będzie jeszcze, jeszcze mniej słodyczej, jeżeli chodzi o tę kwestię tego yy, zapachu z drzewnością, w stylu bakaratu, ale bardziej jest tak surowiej, mniej słodko no Właśnie ten o nazwie orientalna, ale wcale nie orientalny Na no, pewno nie w takim typowym ujęciu orientalnym, to, to zupełnie inny dźwięk zapachu Raczej taka drzewność, yy, z trochę z umiarkowaną słodyczą Ale co chciałam powiedzieć, to właśnie ten zapach inny ukraiński, ten z tych droższych, ten 31 Sisters. Tutaj właśnie jest szansa na skórę męską. Proch, whisky, tam pomimo, żeby jeszcze były pewnie jakieś drewna. Zresztą szlachetny, słodki alkohol typu whisky, rum. Też świetnym motywem potrafiłbym się skóra męską. W połączeniu z drewnami, w połączeniu z kadzidłem, w połączeniu właśnie z takimi nutami szlachetnymi, jakościowymi. Zresztą w końcu muszę reaktywować serię perfumy dla mężczyzn.